Andrew Carter był żołnierzem piechoty morskiej, który służył w ramach kontraktu, a następnie powrócił do życia cywilnego. W walce wykazał się swoją wielką odwagą i wiedział, że w razie potrzeby bez wahania powróci, by służyć swojemu krajowi. Dlatego też Andrew nie czuł się tak winny, opuszczając wojsko i wracając do rodzinnego miasteczka w północnej Nebrasce. Dorastał w sierocińcu, nigdy nie zaznał ciepła rodzinnego i wcześniej nauczył się, że jeśli chce przeżyć, musi radzić sobie sam. Opuszczając sierociniec w wieku 18 lat, Andrew zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej, gdzie bardzo wydoroślał i nauczył się wielu umiejętności. Niestety młodzieniec szybko odkrył, że wszystko, czego nauczył się w wojsku, było mało przydatne po powrocie do życia cywilnego, a znalezienie pracy, która pozwoliłaby mu się utrzymać, okazała się bardziej trudniejsza niż się spodziewał. Andrew jednak nigdy nie zniechęcał się, zawsze starał się widzieć pozytywne strony wszystkiego. Robił to nawet wtedy, gdy wydawało się, że w końcu znalazł pracę. Zatrudnienie jako pracownik magazynu z pewnością nie było jego marzeniem, ale chłopak, świadomy tego, jakie ma szczęście, powiedział sobie, że przynajmniej w ten sposób utrzyma formę i zaoszczędzi pieniądze na siłownię. Za kilka minut miał odbyć ostateczną rozmowę kwalifikacyjną. Był pewien, że to właściwy moment. Wszedł do ogromnego, trzypiętrowego budynku, w którym będzie pracował, z oczami pełnymi podziwu. Miejsce było ogromne. Firma zajmowała się sprzedażą materiałów budowlanych. Na dwóch pierwszych piętrach znajdowały się magazyny, w których będzie pracował. Natomiast na trzecim były biura personalne i dział kadr. Po wejściu na trzecie piętro, Andrew był oszołomiony i zdezorientowany, mimowolnie podziwiając precyzyjną i dobrze skoordynowaną pracę pracowników w ich biurach. Właśnie gdy przechodził obok jednego z tych biur, rozszerzył oczy i nagle się zatrzymał. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Powodem zaskoczenia Andrew nie była piękna 25-letnia kobieta, która pracowała przy biurku, jak wszyscy inni pracownicy na tym piętrze, ale zdjęcie w czarnej ramce, które dziewczyna trzymała na biurku. Był to portret młodego mężczyzny, a wyglądał on jak dokładna kopia Andrew. Fryzura, włosy i ubranie tajemniczego chłopaka ze zdjęcia różniły się od fryzury Andrew, ale identyczne rysy twarzy nie pozostawiały wątpliwości. Byli identyczni. Andrew stał przez kilka sekund zamrożony, zdezorientowany i przerażony, a kiedy dziewczyna podniosła wzrok znad swoich papierów i zobaczyła stojącego przed nią młodzieńca, jej oczy rozszerzyły się, a twarz zrobiła się blada. Gdy tylko ją zauważył, Andrew zadrżał. Szybko odszedł, ale dziewczyna wybiegła z biura. Jesteś tu może na rozmowę kwalifikacyjną jako pracownik magazynu? Zapytała, szkicując uśmiech. Andrew spojrzał na nią z niedowierzaniem. Dziewczyna wydawała się wracać do normalności po tej krótkiej wymianie spojrzeń, kiedy przyłapała go na wpatrywaniu się w portret w czarnej ramie na biurku. Dziewczyna zadała mu ponownie to samo pytanie. Andrew odpowiedział skinieniem głowy. Kilka minut później siedział w biurze kadr, analizując swoją umowę o pracę, podczas gdy tajemnicza dziewczyna po drugiej stronie biurka zadawała mu coraz dziwniejsze pytania. Kiedy zapytała go o stan cywilny, Andrew uniósł brew. Spojrzał na nią. Nie jestem żonaty, ale jakie to ma znaczenie? Właściwie to ma, odpowiedziała szybko. Żonaty mężczyzna jest zazwyczaj bardziej odpowiedzialny i chętniej pracuje, ponieważ ma na utrzymaniu rodzinę. Andrew odetchnął z ulgą. Teraz to pytanie w końcu miało sens. W końcu wszystko wydawało się gotowe. Możesz zacząć za kilka dni, powiedziała dziewczyna z wielkim uśmiechem. Andrew odwzajemnił uśmiech. Po co czekać? Zapytał, nie mogąc ukryć niezadowolenia w głosie. Dziewczyna westchnęła. Cóż, musimy wszystko zorganizować, a to zajmie kilka dni. Ale nie martw się, to tylko biurokracja. Wszystko jest w porządku. Andrew uśmiechnął się, uścisnął dziewczynę za rękę i ruszył w stronę wyjścia z nowo odkrytym poczuciem zadowolenia w duszy. Była tylko jedna chmura zakłócająca jego szczęście. Dlaczego ta dziewczyna trzymała na biurku jego zdjęcie w czarnej ramce, a raczej osoby podobnej do niego? Dwa dni później Andrew wrócił do firmy szczęśliwy i chętny do rozpoczęcia nowej pracy.
Pracował zaledwie od pół godziny, gdy podeszła do niego z wielkim uśmiechem kobieta po 50, o szarych oczach i życzliwej twarzy. A więc to prawda, krzyknęła, gdy łzy wypełniły jej oczy. Naprawdę jesteś moim synem. Kiedy nieznajoma przytuliła go, Andrew zarumienił się instynktownie, zdezorientowany, zanim odciągnął kobietę. Przepraszam panią, chyba pomyliła mnie pani z kimś innym. Zająknął się. Nieznajoma otworzyła usta, aby wyjaśnić, ale właśnie wtedy przybyła dziewczyna, która zatrudniła go. Ta sama, która miała to dziwne zdjęcie. Dziewczyna nazywała się April Green, a kobieta, która uściskała Andrew, nazywała się Dolores Johnson. Była jego matką. Obie kobiety błagały Andrew, aby ich wysłuchał. Miały wiele do powiedzenia. Chłopak z początku się martwił. Nie chciał być przyłapany na marnowaniu czasu już pierwszego dnia pracy, ale obie okazały się bardzo natarczywe i w końcu Andrew zgodził się. Ze łzami w oczach Dolores zaczęła opowiadać Andrew o tym, jak wiele lat wcześniej spotkała się z chłopakiem o imieniu Robert Parker, w którym była szaleńczo zakochana, ale którego nie akceptowała jej matka. Planowali się pobrać, ale na miesiąc przed tym wielkim wydarzeniem szczęśliwe życie Roberta i Dolores spotkała straszna tragedia. Aby lepiej wypaść w oczach teściowej, Robert znalazł drugą pracę jako taksówkarz. Był szczęśliwy. W końcu zarobi tyle, że zostanie zaakceptowany przez ukochaną rodzinę Dolores. A to wszystko przyćmiewało zmęczenie i wyczerpujące zmiany. Niestety, w końcu to zmęczenie okazało się zgubne. Pewnego wieczoru mężczyzna uczestniczył w straszliwym wypadku, w którym stracił życie. Śmierć przyszłego męża zdruzgotała Dolores, ale dziewczyna nie miała czasu na żałobę. Była już w ciąży z bliźniakami, dziećmi ukochanego Roberta. Ciąża była bardzo trudna dla młodej wdowy i to jej matka się nią opiekowała. Urodziła dwójkę zdrowych dzieci, którym nadała imiona David i Andrew, ale doznała komplikacji i przez tydzień była w śpiączce. Niestety, kiedy ponownie otworzyła oczy, matka czekała na nią z bardzo druzgocącą wiadomością. Tylko jedno z jej dzieci przeżyło, drugie nie. Ale jej matka postanowiła zabrać jedno do sierocińca, będąc pewna, że dwójka dzieci to zbyt wiele dla samotnej matki pogrążonej w żałobie. I tak David dorastał z matką Dolores, podczas gdy Andrew był wychowywany przez zakonnice, które prowadziły sierociniec po drugiej stronie miasta. David miał szczęśliwe dzieciństwo i życie. Ukończył szkołę średnią ze świetnymi wynikami, a następnie wstąpił do policji. Niestety rok wcześniej zginął w strzelaninie, a April, jego żona, włożyła jego zdjęcie w czarną ramkę. Postawiła na biurku w gabinecie. Chociaż nigdy nie spotkał brata, wiadomość o jego przedwczesnej śmierci bardzo zasmuciła Andrew, którego nagle przytłoczyły te wszystkie wyznania. Całe życie spędził samotnie, pewien, że nie ma nikogo, ale teraz odkrył, że ma matkę, miał brata oraz ma szwagierkę, rodzinę. Jego życie całkowicie się mogło zmienić. Po roku od tego dnia życie Andrew nie mogło być bardziej szczęśliwsze. Z pomocą matki Andrew rzucił pracę jako pracownik magazynu i zapisał się na uniwersytet. W czasie studiów odbył również staż w firmie, w której pracuje April, a przyjaźń między nimi szybko przerodziła się w głębsze uczucie. W każdą niedzielę trójka odwiedza grób Davida. Andrew zawsze z nim rozmawia, opowiadając mu o swoim życiu, uniwersytecie i April, którą się opiekuje. Wreszcie chłopak nie był już sam. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.